też jest ważne, żeby sobie przyzwolić na te błędy. 10 sposobów, jak się poczuć lepiej tu i teraz. I nagle ta osoba stwierdziła, że ona nie chce odpuszczać, że ona chce i to wyszło z niej samej. I to jest właśnie motywacja wewnętrzna i ona przynosi najlepsze efekty. Bardzo często jest tak, że tak im się wydaje, że muszą w 100% z czegoś zrezygnować i to jest błędne podejście. Witam Cię serdecznie w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hałady-Pudełko. Celem programu jest motywować, inspirować i edukować wszystkie kobiety. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wywiadami oraz inspiracjami od moich gości. Cieszę się, że tu jesteś i życzę przyjemnego oglądania. Partnerami odcinka są Barrel Studio, przestrzeń kreatywna dostosowana do Twoich potrzeb. Biozakupy, sklep z artykułami ekologicznymi. Instytut Piękna Glow Spa. Glow. Akcesoria do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołody-Pudełko. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Gruszecka. Psychodietetyk, autorka bestsellerowej książki Wyjdź z błędnego koła odchudzania, prowadząca podcast oraz kanał na YouTubie o nazwie Bez Filtra, prywatnie mama Nelly i Leona. Witam Cię bardzo serdecznie, moja droga. Strasznie się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja również, cześć. Karolciu, chciałabym dzisiaj porozmawiać przede wszystkim o psychodietetyce. Jesteś tutaj niekwestionowanym autorytetem tej kwestii, w związku z tym wierzę, że będziesz właściwą osobą, która w najlepszy sposób opowie naszym oglądającym, na czym tak naprawdę polega psychodietetyka. Zacznę od takiej swojej też historii, jak to się stało, że ja wylądowałam na psychodietetyce. Przez lata pracy w gabinecie jako dietetyk zauważyłam, że jakby wiedza, którą ja posiadam, bardzo duża merytoryczna odnośnie tego, jak powinniśmy jeść, co suplementować, też jako trener, jak powinniśmy ćwiczyć, aby były efekty, zauważyłam, że to się sprawdza do momentu, że to nie jest do końca takie długoterminowe i w różnych takich puzzlach, które miałam, takich puzzlach, które tworzą układankę zwaną zdrowiem, właśnie takiego brakowało mi tego elementu psyche i zauważyłam, że w pewnym momencie nie mam wystarczających narzędzi, gdy mój pacjent ma niższe zasoby psychoenergetyczne, czyli czuje się zestresowany, ma trudniejszy czas w domu, w pracy nie jest w stanie się trzymać planu, nawet jakieś różne modyfikacje nie wystarczały, czy też takie problemy jak uzależnienie od jedzenia, od podjadania, od cukru, czy duże też natężenie stresu w życiu. I jakby, jak zauważyłam, że okej, może i mam dużą wiedzę z dietetyki, ale ja nie jestem w stanie tak w 100% skutecznie pomagać, to stwierdziłam, że czegoś mi jeszcze brakuje. I właśnie psychodietetyka dla mnie była tym brakującym elementem, czyli taka dziedzina będąca połączeniem nauki żywienia z taką częścią psychologiczną, czyli takie psychologiczne podejście do odżywiania. I jak wtedy, jak już uzupełniłaś swój warsztat o tę psychodietetykę, jak wtedy zaczęłaś prowadzić pacjentów? Co się zmieniło? Dużo się zmieniło. Zmieniło się jakby i we mnie jako w specjaliście, bo kiedyś miałam też ten problem, że starałam się bardziej niż pacjent. Okej. Okay. Co to znaczy? To znaczy, że mój pacjent, jakby opadała mu motywacja, a ja zamiast trochę się, nie wiem, też wycofać, być w tym stanie, to ja tak ciągle tak push robiłam, asy z rękawa wyciągałam, a może to. Natomiast psychodietetyka też mi dała do zrozumienia, że nie każdy czas jest dobry na zmiany i to nie jest tak, że najlepiej zaczynać, nie wiem, od poniedziałku, czy od jutra, czy nawet od dziś. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze jesteśmy gotowi i warto na tą gotowość poczekać. Także bardzo dużo zmieniło się w mojej pracy z perspektywy dietetyka, ale także z perspektywy pacjenta, bo pacjentki, które do mnie przychodziły, miały już takie poczucie, że zawsze mogą do mnie przyjść. Wcześniej mi się zdarzał taki telefon, no pani Karolino, no nie pojawię się na wizycie, no bo tam pofolgowałam sobie wakacje, coś tam. A psychodietetyka dała mi taką nić zrozumienia pacjenta i właśnie pomówiłam, no to właśnie teraz jest ten moment, że powinniśmy się spotkać. I dały mi narzędzia do tego, żeby wspierać taką osobę, która jest w trudnym okresie. I czasem ludzie ode mnie oczekiwali, że będę takim batem, natomiast to jest, kompletnie nie jest mój styl pracy. I właśnie czasem sama, jak ktoś już mówi,
bo pani Karolino, no nie jestem w stanie ćwiczyć, no ja nie jestem w stanie nawet pić wody przy tych moich dzieciakach, a w ogóle odżywianie, no nic. No i kiedyś, co ja bym zrobiła? Mhm. Zaczęłabym różne rozwiązania, wiem, a może to, a może to, a może tamto. Natomiast to już jest pacjent, który jest w takim stanie oporu, tak zwana taka reaktancja psychologiczna, czyli jak on ma opór i ja więcej jeszcze zacznę pchać, to ten opór jeszcze się pogłębi. I ja w takim wypadku zaczęłam mówić, no dobrze, no rozumiem, że tego się nie da. No mówię, no to jeśli się niczego nie da, no to może odpuśćmy na ten moment. Mhm. Jaka była reakcja wtedy? Taka, nie chcę odpuszczać, nie, no może... No może skupię się chociaż na tym, żeby śniadania, zaczynać zjeść zdrowe śniadanie, na tyle mnie stać. Mhm. I jakby to był fajny punkt wyjścia, bo właśnie w psychodietetyce mam coś takiego jak motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna. Motywacja zewnętrzna jest to, jak dzwoni do ciebie umówić na wizytę żona swojego męża. No pani Olu, ja bym chciała mojego męża umówić, prawda? No niekoniecznie ten mąż może być tym zmotywowany. I ten przykład rozmowy, który właśnie zacytowałam wcześniejszy, był doskonałym dowodem na to, że ja nie pchałam, ja uznałam te emocje, ten trud, zauważyłam, to powiedziałam, że może to nie jest dobry czas, może odpuśćmy. I nagle ta osoba stwierdziła, że ona nie chce odpuszczać, że ona chce i to wyszło z niej samej. I to jest właśnie motywacja wewnętrzna i ona przynosi najlepsze efekty, jakby nie tylko w kontekście odchudzania, ale też dbania o swoje zdrowie. Twój kanał się nazywa Kobieta Pełna Zdrowia, więc jakby my mamy też to wspólne podejście, że na tym zdrowiu nam zależy i właśnie ta motywacja wewnętrzna, znalezienie w sobie takiego odpowiedzi na pytanie why, czyli dlaczego ja to chcę zrobić, jest kluczowe, bo no jak mi mówi partner, że no trochę mi się przytyło, albo koleżanki wytykają, że mam, nie wiem, szersze uda niż wcześniej, albo lekarz mnie straszy, to wszystko jest motywacją zewnętrzną. Okay. Natomiast jeśli ja poczuję, że kurczę, zaczęłam się męczyć wchodząc po tych schodach, sapać, nie chcę tego, albo myślę o tym, żeby za rok, za dwa zaś w ciąży, nie chcę mieć żadnych problemów, chcę mieć zdrowy organizm, zdrową ciążę i na tym mi zależy i ja sama chcę to zrobić dla siebie i wtedy to już jest pierwszy krok do sukcesu. Mhm. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że ta psychodietetyka dała Ci między innymi to, że Ty trochę zdjęłaś odpowiedzialność z siebie, jeżeli chodzi o pacjenta i zrobiłaś to, o czym tak naprawdę między innymi medycyna wschodnia cała mówi, czyli przerzuciłaś odpowiedzialność za swoje zdrowie de facto i sylwetkę na pacjenta. Mhm, tak, i to jest w ogóle takie uwalniające we wszystkich dziedzinach życia. Ja wiem, że my tu mamy o psychodietetyce głównie rozmawiać, ale zauważ, że właśnie też w takich relacjach my często chcemy za kogoś, chcemy mu pomóc, ciągle nowe rozwiązania, a ta osoba jest w takim stanie właśnie tego oporu. I nie tędy droga, naprawdę każdy musi jakby przejść swoją drogę, także żyjmy i dajmy żyć innym i tak samo właśnie ta psychodietetyka mi pozwoliła to zrozumieć również w kontekście właśnie odchudzania, zmiany nawyków żywieniowych, dbania o zdrowie. Mhm. Powiedziałaś, że nie zawsze jest czas, kiedy kobiety czy w ogóle ludzie są gotowi na to i to Ci dała między innymi psychodietetyka, to po czym mamy poznać jako Iksińska, tak, że dobra, że ja jestem gotowa na to, żeby zmienić swój styl życia? Przede wszystkim wychodzimy już od tej motywacji wewnętrznej, czyli to jest najważniejsze, że ja tutaj jestem, bo chcę, a nie bo mąż mi kazał, koleżanka, bo nie wiem, w telewizji coś tam zobaczyłam. Także pierwsza ważna rzecz do gotowości to jest ta motywacja wewnętrzna, czyli ja chcę, znam swoje why, wiem dlaczego. I druga to jest właśnie określić swoje zasoby psychoenergetyczne, czyli w jakim momencie ja życia jestem, bo jeśli aktualnie nie wiem, mam dużo pracy i do tego przeprowadzkę, albo mam małe dzieci w domu i oprócz tego jeszcze nie wiem, kończę jakąś uczelnię, to może być to trudny okres do takiej zmiany swoich nawyków o 180 stopni. Mhm. To nie znaczy, że my nie możemy czegoś zrobić, natomiast musimy też tak mierzyć siłę na zamiary, czyli te swoje oczekiwania, często względem efektów, dopasować do tych zasobów psychoenergetycznych. I to jest ważne, dlatego żeby uniknąć takiego uczucia frustracji. No, że okej, ja chcę, no to działamy, ale nie patrz na te zasoby. Więc wtedy mogę sobie określić, no dobra, tak wygląda mój tydzień. Nie jestem w stanie za bardzo ćwiczyć, może tam pół godziny w ciągu tygodnia, ale będę aktywna w miarę tam na co dzień, wybiorę sobie schody zamiast windy i tak dalej.
i wybieram małe zmiany, czyli skupię się na tym, żeby na przykład pić na początku więcej wody, spożywać więcej warzyw, czyli jest to gotowość, natomiast nie do takiej zmiany o 180 stopni, czyli tak już podsumowując, patrzymy na to, czy to wychodzi ode mnie i też jakie ja mam aktualnie możliwości. To jest też takie fajne, bo jak mamy elastyczny plan, no to nie jest takie podejście, że wiesz, że no teraz mam trudniejszy tydzień i wszystko muszę zarzucić. Powiedz proszę, a co z takim, wiesz, bo niektórzy mają to podejście, ta wewnętrzna motywacja bierze się niestety bardzo często z takiego poczucia nienawiści trochę do swojego ciała, nie? Że wiesz, że kobiety patrzą w lustro, nie wiem, czy po ciąży, czy w ogóle po jakimś trudniejszym okresie swojego życia i jest moment, że tak bardzo siebie nie lubią, że one zaczynają, wiesz, wpadać trochę właśnie w błędne koło, o którym pisałaś w swojej książce, żeby nie wpadać, czyli natychmiast zaczynamy rygorystyczną dietę, bardzo jakby trudne treningi, tak, wycieńczające. No i pytanie brzmi, wiesz, co wtedy, tak? Czy to jest dobra motywacja, bo jest motywacją wewnętrzną jednak. Okej, to ja od razu powiem, że ja nie jestem taką zwolenniczką tych ćwiczeń typu, wiesz, staję nago przed lustrem i zaczynam kochać w ciało, bo ja w to nie wierzę za bardzo, nie? A co wiesz? Jestem za takim pójściem dwutorowym. Czyli z jednej strony, no motywują nas efekty, taka jest prawda. Oczywiście. Czyli z jednej strony patrzę na te swoje zasoby psychoenergetyczne, chcę widzieć, jakby widzę ile ich mam, chcę widzieć efekt, wprowadzam drobne zmiany, żeby chociaż zadbać o to nawodnienie, nie? Czy żeby, nie wiem, szczotkować ciało na schło, cokolwiek. Wybieram sobie jedną rzecz, żebym też miała takie poczucie, że robię coś dla siebie, coś dla swojego ciała. Ale jest też ten drugi etap, czyli właśnie to psychę, praca nad sobą. Bo jakby z tym lustrem nie chodzi o to, że to jest złe, tylko to nie na wszystkich podziała i to nie jest jedna droga, którą my tylko pójdziemy. I o co chodzi? O to, żeby zauważyć, jakby nie bać się stanąć w prawdzie. Co to znaczy? To znaczy, że, bo my często mamy tak, że jakby stąd też ja uwielbiam psychodietetykę, stąd też ta książka, że mamy, czujemy się źle, jesteśmy smutne, zestresowane, i chcemy jak najszybciej poczuć się lepiej. Zresztą ja też tak przez lata życia swojego zrobiłam, że żeby nawet pisałam, wiesz, na swoich mediach społecznościowych, o 10 sposobów, jak się poczuć lepiej tu i teraz. Natomiast właśnie nie tędy droga. Ja jestem za takim słuchaniem swojego ciała i ten smutek też jest dla mnie informacją. Czyli jestem w tym smutku, bez oceny, bez takiego puszowania się, żeby wyjść z tego. Bo ten smutek chce mi coś powiedzieć, to jest może znak, że czegoś mi brakuje, że za czymś tęsknię, coś bym chciała, nie dostałam, jakby jestem w tym i mogę to zanalizować. I teraz wracając do tego, jak nie lubimy swojego ciała, bo na przykład jesteśmy po porodach, ja też miałam raz cesarkę, raz poród naturalny, zresztą tak jak ty, no to już tak wiem, czym to i to pachnie. I uznaję swoją prawdę, patrzę na swój brzuch, mówię, no okej, tu jest blizna, jakby zauważam ją, patrzę na to, że mój brzuch był, wiesz, takim otworem, że moje dziecko mogło wyjść na świat takim oknem i tak sobie myślę, że to jest piękne, zauważam to i patrzę na swoją bliznę jako coś, wiesz, co ma znaczenie, co jest dla mnie ważne i to jest część mnie, część mojego ciała. Więc jakby staję w tej prawdzie, to jest moje ciało, ale z drugiej strony patrzę na to ciało nie na zasadzie jakby, że jakby powiedzieć, że tylko jakby jego rolą jest wyglądać, czy zadowalać siebie lub innych swoim wyglądem, to nie jest rola mojego ciała. Wiesz, jak patrzę na swoje nogi, no to najważniejsze jest dla mnie to, że one mi pozwalają chodzić, wiesz, uprawiać jogę, żyć po prostu pełnią życia. Tak samo moje ręce są w stanie, wiesz, przytulać, sięgać. Mój brzuch właśnie był no, w tym porodzie drogą cesarskiego cięcia, tym oknem na świat, więc patrzę tak trochę inaczej na to ciało i jakby mogę stanąć przed tym lustrem, natomiast to nie jest tak, że ja od razu mam stać nago i pokochać siebie, bo to będzie trudne. Jakby fajnie sobie pomyśleć, okej, wszystko jest jakąś pamiątką. Tak samo moje ciało, które nawet jakby zebrało jakieś dodatkowe kilogramy, to też jest efekt czegoś. To była jakby czegoś, skutek czegoś. Może chciałam się, wiesz, przed czymś ochronić i to jest moja warstwa ochronna. Jakby chodzi o to, żeby nie podchodzić z tą walką do swojego organizmu, że ja teraz restrykcyjna dieta, że ja się chcę pozbyć, chcę zobaczyć, a dlaczego tak się stało? Tak? Co się wydarzyło? Więc okej, mogę sobie patrzeć w lustro, natomiast staję w prawdzie, uznaję to, co jest i nie zaczynam sobie afirmować,
kocham siebie, kocham swoje ciało, jestem piękna, ale na przykład mogę sobie afirmować, jeśli ktoś chce uprawiać afirmację, a jakby z mojej strony to jest super pomysł, mogę sobie mówić, uczę się kochać siebie. Uczę się akceptować siebie, bo afirmacja zadziała wtedy, kiedy my w to wierzymy. Tak. A jak tu i teraz nie wierzę w to, że jestem piękna, nie wierzę w to, że jestem, nie wiem, szczupła, no to to nie zadziała. Ale właśnie uczę się akceptować siebie, to jest piękny punkt wyjścia i jakby to też nie jest tak, że my musimy kochać siebie, swoje ciało, ale jak już je szanuję, akceptuję, to to jest właśnie piękny początek takiego romansu do siebie na całe życie. Czy w takim razie uważasz, że zanim ktoś zacznie zmianę nawyków, tak, i podchodzi do tego w taki sposób, jak powiedziałam, czyli jakby tą główną motywacją wewnętrzną jest to, że siebie nie lubi, to może dobrym rozwiązaniem byłoby zamiast zająć się najpierw dietą czy treningami, może najpierw warto by popracować nad swoją głową, żeby, wiesz, zmienić nastawienie, zmienić tę motywację wewnętrzną. Ja, tak jak powiedziałam, jestem za pójściem dwutorowym, czyli raz, że oczywiście to psycha, ale dwa już też jakieś działania zrobić, jakby nie tylko, żeby zobaczyć efekty, bo to jest ważne, no motywujemy się przez efekty, wiesz, ja może się nie odchudzam, ale no na przykład nie mam tak gęstych i pięknych włosów od zawsze jak ty, więc wiem, po prostu jak, wiesz, robię jakieś olejowania, chodzę na jakieś zabiegi pielęgnacyjne i zobacz ten efekt, no to ja jestem zmotywowana, tak. Ale z drugiej strony, wiesz, mam też takie podejście, że chcę działać tu i teraz, nawet jak olejuję sobie te włosy, to jest takie coś, co ja robię dla siebie, dla swojego ciała i ja daję sobie sygnał, ja jestem ważna, jestem warta, żeby dla mnie się starać, żeby się zaopiekować. I to jest taki fajny punkt wyjścia, czyli zobacz, dwutorowo ja jestem za tym, żeby działać, czyli raz pracować nad swoją głową, nad tym stawaniem w prawdzie, nad takim nie atakowaniem tego ciała, a uznawaniem tych wszystkich swoich, no nie powiem defektów, no bo takich może, nie wiem, słabszych stron, czegoś, co nie chcemy uznać, bo jakby i nas tworzą i te, powiedzmy, dobre strony i te nasze cienie i to jest też piękne, no bo każdy no jest też inny. Co się komu podoba, prawda? Bo wiesz, dla jednego cień jest wręcz przeciwnie, tak, jest atutem. Tak, jedne kobiety marzą tak o drobnych biodrach, tak. Nie, no ja są zawsze, dumne, że mają duże. Ja także zawsze jak chłopak, takie wąskie biodra i mi taka figura Beyoncé i tutaj taka klepsydra zawsze się podobała, także oczywiście coś w tym jest, ale właśnie zachęcam najbardziej do tego, żeby zaprzyjaźniać się ze sobą, nie traktować tego ciała jako wroga, natomiast też patrzeć na takiej zasadzie, co moje ciało mi chce powiedzieć. I to też w kontekście kilogramów, ale też w kontekście na przykład problemów właśnie ze skórą, czy bólu głowy, nie na takiej zasadzie, Jezu, wezmę tabletkę, niech przestanie boleć, ale o czym jest ten ból? Co ten ból mi się chce powiedzieć? O, może nie byłam na świeżym powietrzu, może za dużo przed komputerem, może nie piłam wystarczająco wody, więc jestem za tym, żeby raz działać na miarę swoich zasobów psychoenergetycznych, ale dwa, też właśnie traktować to swoje ciało jako takiego przyjaciela. I nie musimy siebie kochać, naprawdę drogą super taką do wyjścia jest po prostu taka akceptacja, szacunek do siebie. Super, bardzo fajnie to powiedziałaś i myślę, że do wielu osób to trafi, żeby właśnie nie być swoim wrogiem, a wręcz przeciwnie. I doskonale to wytłumaczyłaś, jak do tego dojść. Mi też się bardzo podoba to, o czym powiedziałaś, czyli że afirmacja musi być taka, żebyśmy w nią faktycznie wierzyli. I dużo łatwiej jest mi uwierzyć w to, że każdego dnia staram się kochać siebie coraz bardziej, niż od razu piękna powiedzieć. Też afirmacja, tak. Super, tak, no. Także to jest fantastyczne. Karolciu, bardzo często jest tak, że osoby, które zaczynają się odchudzać, tak jak powiedziałaś, zresztą one chcą mieć efekty. I chciałam zapytać, czy w psychodietetyce są jakieś rady, które można dawać osobom, gdzie, wiesz, gdzie ten postęp jest oporny. Wiesz, bo jest mnóstwo osób, które nie ma Hashimoto, albo insulinooporność, albo jakieś tam no różne inne, może ciało faktycznie trzyma kilogramy ze względu bardziej na psychosomatykę. I one, wiesz, starają się na 100%, a ta waga albo cały czas stoi w miejscu, albo opornie idzie w dół. I w jaki sposób one mogą się motywować? Motywować? Motywować, no tak motywować, ale też, wiesz, jakby co powinno im przyświecać, jaka myśl przy tym, żeby nie zrezygnować, wiesz, bo taka osoba może pomyśleć, po cholerę mi to zdrowe jedzenie, skoro i tak nie ma efektów, to skoro i tak mam nadmiar kilogramów, to może sobie zjem pączka zamiast sałatki, nie? Ważne jest na początku właśnie zdanie sobie z tego sprawy, że to nie jest tak, że ja żyję w odosobnionym środowisku, tylko jest to życie. Jest to, że w pewnym etapie mam czasu na dbanie o zdrowie więcej, innego dnia mniej. Czyli jak już to wiem, to jest taki dobry punkt wyjścia, że będą różne etapy, nie? Dlatego ważna jest taka w gabinecie rozmowa, natomiast też ja to podkreślałam właśnie w swojej książce. Natomiast jakby odpowiadając na Twoje pytanie,
Ja lubię na konkretach zawsze i mówić, i pracować. Śmiało. Ja bardzo polecam zrobić sobie takie ćwiczenie kalendarza, bo my często, no jakby nie będę mówiła o stawianiu celów, jakichś, nie wiem, metodach smart i tak dalej, no każdy to wie, ale fajnym takim bardzo prostym narzędziem, ja jestem w ogóle takim prostym człowiekiem, lubię proste takie rozwiązania, jest, wiesz, wydrukowanie sobie kalendarza takiego klasycznego, mhm, czy zakupienia i zaznaczania na zielono takie dni, w którym udało mi się zrealizować swoje postanowienie. Mhm. Czyli na przykład na jakimś konkretnym celu, powiedzmy picie większej ilości wody albo ograniczenie słodkiego, to jest takie, mhm, myślę, że... Tak, to jest bardzo dobry cel. To jest bardzo dobry cel. Czyli mam takie założenie, no, że nie będę jadła słodyczy. Ale nie będę jadła, czy będę ograniczać słodycze? No, zwykle takie założenie jest, że nie będę jadła przecież. Chciałam sprostować. Bo... Tak, że nie będę jadła słodycze. No oczywiście, wiesz, no czasem chcesz powiedzieć, no może warto ograniczyć i tak dalej, no ale zwykle są, nie, od jutra koniec i tak dalej. Zero-jedynkowo. No właśnie, to jest takie myślenie dychotomiczne, właśnie psychodietetyka o tym też mówi, że to nie jest dobre podejście i to nie przynosi efektów. I takie ćwiczenie kalendarza polega na tym, że ja nawet jak już się uprę, że na przykład ja chcę wyeliminować, bo na ten moment jestem tak uzależniona od cukru, że mi ograniczenie nie przyniesie efektu. Mm-hmm. Tak czasem jest. Tak. I wtedy sobie w tym kalendarzu zaznaczam na zielono dni, w których mi się udało zrealizować to moje postanowienie. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że ja mam to po prostu obserwować, czyli zaznaczam sobie te dni i na przykład jeśli w grudniu, wiesz, okres świąteczny, mm-hmm, dużo prezentów, prezencików, no i przecież trzeba wyjeść za dzieci, no bo nie będziemy karmić dzieci cukrem. Nie, przecież, no, jadłam codziennie i na przykład przyszedł styczeń. Okej, przez pierwszy tydzień udało mi się 5 razy nie zjeść, potem coraz rzadziej, tak? Mm-hmm. Przychodzi kolejny miesiąc, no też mi się nie zawsze udawało, ale jak mam ten kalendarz, to widzę, że okej, no w grudniu codziennie jadłam słodycze, tu udało mi się, wiesz, 10 razy nie zjeść, a w lutym już mi się udało 15 razy nie zjeść, bo jest 15, mhm, tych zielonych takich, wiesz, kółeczek i to jest takie, że ja widzę ten progres, bo czasem jest tak, że my na wadze czegoś nie zauważymy, ale zobaczymy tutaj właśnie na tym kalendarzu, także to jest bardzo fajne i też jak rozmawiałam o takich bardzo opornych osobach, jest świetna technika dla osób, które lubią jeść ciastka, ale chciałyby jeść ich mniej, ale nie mają motywacji i im się generalnie nie chce. Aż jestem ciekawa. To jest świetne. To jest zaczerpnięte z książki Hawkinsa i ta reguła polega na tym, że jakby nie masz w sobie mieć żadnego planu, zamiaru, chęci, ograniczania. Mhm. Jedyne, co masz robić, to masz obserwować i liczyć, ile ciastek jesz. To jest świetne. Czyli po prostu, i to w ogóle badania naukowe potwierdzają, że jakby metody oparte na akceptacji przynoszą lepszy skutek niż jakiekolwiek interwencje, które, mhm, my chcemy wprowadzać. Czyli to jest ultra ciekawe. Więc po prostu, nie, ja jakby jem ciastka, i nie staram się jeść ich mniej, tylko, mhm, w poniedziałek zjadłam 2 ciastka. Wtorek zjadłam 5 ciastek, byłam zestresowana. W środę zjadłam 3 ciastka. I jakby obserwuję. I jakby to, co działa, to jest właśnie ta intencja. I podświadomie nasz organizm przez obserwację, ale właśnie brak chęci eliminacji, pozwala nam właśnie dokonywać coraz lepszych wyborów żywieniowych. I to jest właśnie świetna rada dla takich, no, najbardziej opornych, takich, którzy, no, już naprawdę wszystko spróbowali i nic nie działa, to może tą właśnie Hawkinsa metodę warto spróbować, opartą wyłącznie na obserwacji, akceptacji. I ja myślę, że to jest coś, co my w ogóle w dzisiejszym świecie bardzo potrzebujemy, nie? No bo jakby... Mniej zakazów. Tak, no bo przekaz z każdej strony jest, wiesz, no coś jest z tobą nie tak, tak? No, no jakby mamy, wiesz, z każdej strony różne reklamy, czy jakieś idealne wzorce, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy wyglądać, co powinniśmy zrobić, ograniczyć, tu o skórę dbać, tu tak o włosy, tutaj w ogóle o dietę, aktywność, więc czasem po prostu mamy tego wszystkiego dosyć i fajnie jest po prostu coś zauważyć, obserwować bez jakby nastawienia na zmianę, natomiast właśnie fajne jest to, że ta zmiana sama zajdzie. I no, to takie w ogóle jest też życiowe, że czasem osoba, która jest w trudnym momencie, jest na przykład w jakimś uzależnieniu, też często co potrzebuje po prostu to takiej akceptacji, nie? Mhm. Karolciu, czyli co powiedzieć takiej osobie, która jest nastawiona na efekty, bo, mhm, już wielu rzeczy próbowała, ona już jest w tym zdrowym trybie życia, to już trwa miesiąc, półtora, dwa, ale nadal nic się nie zmienia.
o to mi chodzi, wiesz, co zrobić, żeby ona uwierzyła, że będzie dobrze? Czy może ty jesteś zwolenniczką tego, żeby właśnie zaakceptuj swoje ciało i uznaj, że nie schudniesz, tak? Czy może pracuj dalej, a na pewno prędzej czy później zobaczysz efekty? Wiesz, bo mnóstwo osób ma z tym problem, bo ich to po prostu wkurza, że mają jakieś tam wyrzeczenia, no bo siłą rzeczy, wiesz, metoda, o której mówisz, jest fantastyczna, tak? Jeżeli, bo możesz sobie z jednej strony pozwolić na ciastka, ale też wspomniałaś sama o tym, że niektóre osoby mają tak, że żeby wyjść z jakiegoś błędnego koła, albo żeby wejść na dobre tory, one najpierw muszą w ogóle zrezygnować z pewnych rzeczy, prawda? Żeby, nie wiem, oczyścić organizm. No właśnie, właśnie nie. Właśnie bardzo często jest tak, że tak im się wydaje, że muszą w 100% z czegoś zrezygnować i to jest błędne podejście. Właśnie najważniejsze dla takich osób jest jakby uznać tu i teraz, wszystko jest ze mną okej, bo czasem jest tak, że już ktoś może powiedzieć, no ja jestem jakaś beznadziejna, no przecież to jest takie trudne schudnąć. Jakby fajnie jest zrozumieć, wszystko jest ze mną okej, okay, po prostu metody, które stosowałam, nie były dla mnie odpowiednie lub jakby no, jestem w takim momencie życia, ani w innym, więc jakby od tego momentu chciałabym, żeby jakby zacząć. Ale najważniejsze jest to, bo jakby to będzie taka sinusoida, jakby takie no i dążenie do szczupłej sylwetki i do zdrowia też oczywiście. Tak. Ja jestem za tym, żeby takiej osobie przede wszystkim dać narzędzia do tego, żeby ona przy tych potknięciach, jak jej się coś nie uda, żeby ona jakby mogła pójść dalej, nie? Bo jeśli, znowu, mam podejście to dychotomiczne, zero-jedynkowe, nie jem słodyczy i wtedy wiesz, no w piątek tak się stanie, że zjem, bo jakaś impreza, no to wtedy mówię, a dobra, w sobotę miałam iść trenować, no ale już wczoraj zjadłam te słodycze, no to nie będę trenowała, zjem sobie pizzę i wypiję browarka. A w niedzielę to już w ogóle się nie opłaca, zacznę już od poniedziałku, więc już dobra, pójdę albo od pierwszego. Od pierwszego, no, albo pójdę na ten fast food. I jakby ważne jest to, żeby zmienić swoje myślenie z bycia takim swoim nadwornym krytykiem na bycia największym przyjacielem. I jakby, żeby to nie było takim frazesem, jak to zrobić konkretnie, nie? Zwróć uwagę na to, czy jak twoja przyjaciółka by do ciebie podeszła i powiedziała, no słuchaj Olka, no w takiej relacji, mówię, koleżeńskiej, nie pacjent, specjalista, no kurczę, wiesz, no chciałam sobie założyć, że będę się zdrowo odżywiać i ćwiczyć, no i wrąbałam do słodyczy i ćwiczyłam, no beznadziejnie mi poszła. No to czy powiesz jej, o Jezu, ty ofiaro, no znowu ci się nie udało, no weź ty się ogarnij, w ogóle ogarnij się, coś z tobą jest nie tak, jakoś przecież to nie jest proste, jedz mniej, więcej ćwiczysz, wszystko będzie okej. Okay. No raczej nie powiemy tak o swojej przyjaciółce, raczej powiemy, oj, no miałaś stresujący czas w pracy, prawda? No miałam. Albo powiemy jej, no przykro ci teraz. No przykro, a dlaczego? No bo no, zależy mi na tym. Albo powiemy, wiesz co, no wiesz, no potknęła ci się noga, ale no zobacz, twoje dziecko, jak uczyło się chodzić, czy ono jak się przewaliło, raz to stwierdziło, a dobra, już nie robię, nie, jakby, nie cytując, nie robię więcej, nie będę. Nie, ono się nie poddawało, szło dalej. I bardzo fajne jest to, żebyśmy my taki dialog wewnętrzny przełożyli na siebie. Więc pierwszym krokiem jest obserwacja swoich myśli, czyli jak ja sama do siebie się odnoszę, czy mówię, jestem beznadziejna, z tobą mi się nie udało, jestem oferną, mam ofiarą i w ogóle i jakby zauważam tę myśl i staram się ją zmienić na to, no dobra, no założyłam, że nie będę jadła tych słodyczy, no tak się stało, a nie inaczej, miałam stresujący czas. Obserwuję to i uznaję tą prawdę, no tak się stało, ale trudno, tak jakbym powiedziała swojej koleżance, no spróbuj pójść dalej. Nic się nie stało, raz ci się podwinęła noga, pewnie nie raz to się jeszcze wydarzy. I właśnie to jest bardzo fajne podejście, takie oparte na jakby prawdzie i też akceptacji, mi to pozwala iść dalej. I te potknięcia jeszcze będą, no ale czasem jest tak, że w danym miesiącu będzie ich 20, a w kolejnym już 15 i to już jest droga do sukcesu. Więc takiej osobie właśnie bym chciała dać takie narzędzie właśnie tego wewnętrznego dialogu, który będzie wzmacniał. Wiesz, ja już na przykład nie pracuję w gabinecie, bardziej jednak się czuję, tu pisanie książki, podcast, jakby media społecznościowe. Natomiast właśnie dla mnie największą taką zapłatą w pracy 1:1 w gabinecie było to, jak dana osoba mnie już nie potrzebowała. I dla mnie właśnie ten nauka bycia jakby nie krytykiem swoim, ale właśnie wsparciem, przyjacielem, to jest takie coś najważniejsze, co ja mogę dać takiej osobie, która no właśnie ma wrażenie, że jej cały czas nie wychodzi, więc nie podchodźmy zero-jedynkowo i właśnie zmieńmy to myślenie na takie wspierające. I w ogóle piękne jest to, że zmienia się każdy taki obszar naszego życia, nie tylko tego związanego z żywieniem, bo ja sobie daję też taki sygnał, że jestem ważna i jakby
Ja jestem za tym, żebyśmy każdy z nas jakby miał takie podejście, nie, że o, ja bym chciała, żeby się, wiesz, ktoś by nam zaopiekował, bo wtedy by było łatwiej, ale żebyśmy my same sobie to dawały. Ja ostatnio, wiesz, poszłam na łąkę, zerwałam sobie bukiet kwiatów od siebie dla siebie i jakby to jest bardzo fajne, bo to też jest takim dobrym podejściem, bo znowu kolejna technika, która jest może odpowiedzią na twoje pytanie, bo my często jakby chcemy sobie coś zabierać, że chcę skończyć z jedzeniem słodyczy, chcę skończyć... Ukarać się, prawda? Ukarać siebie, tak, właśnie. Ukarać się, ale czy odmówić sobie przyjemności. Natomiast, to też jest karą de facto. Tak, jakby. Dokładnie tak. Natomiast jakby to, co badania pokazują, że jest bardziej skuteczne, to jest koncentracja nie na tym, co sobie zabiorę, ale co sobie dam. Czyli na konkrecie, jeśli moim celem jest ograniczenie słonych przekąsek przed telewizorem wieczorem, no to okej, no są techniki, które polegają na tym, że nie wiem, zrobię sobie chipsy z jarmużu, czy wiesz, słupki, marchewki, selera będę maczać i jeść zdrowo, okej, no nie zawsze to pomoże, po prostu bądźmy szczerzy, natomiast to, co jest skuteczne, to często koncentracja na wprowadzeniu innego wspierającego zdrowego nawyku, czyli nie mówię sobie, no nie będę jadła przekąsek, ale dzisiaj poćwiczę sobie 10 minut jogi na macie czy stretchingu, albo dzisiaj wieczorem poczytam sobie 5 stron książki. Ja też zauważ, mówię o takich mikro, małych rzeczach, jestem bardzo dużą zwolenniczką tej metody Kaizen, małych kroków, bo to jest ważne, żebyśmy właśnie, i też to jest takim rozwiązaniem na to myślenie zero-jedynkowe, żebyśmy na tych małych krokach się skupili. I zobacz, mój mózg nie ma podejścia teraz, a ona mi chce zabrać te słone przekąski, a ja je tak lubię, tylko mózg jest taki zaskoczony, o, no dobra, to teraz ćwiczymy. I jakby to jest łatwiejsze, czyli nie, że coś sobie zabieram, natomiast to, że sobie coś daję. I znowu to jest taki sygnał dla mojego organizmu, że wiesz, no ćwiczyłam, zrobiłam coś dla siebie. Ja na przykład... jak chodzę na zajęcia jogi i wyjdę po tych 1,5 godziny jogi, to jakby mimo, że obok jest cukiernia, to ja mam takie podejście, jedno, no zrobiłam 1,5 godziny dobroci dla swojego ciała, no teraz po prostu wypiję smoothie z jarmużem i widzę sałatkę z tofu, oczywiście się śmieję. Natomiast my wprowadzając takie dobre nawyki, mamy ochotę na więcej, więc jakby jestem za tym, żebyśmy nie koncentrowali się na karaniu siebie, na zabieraniu sobie tych przyjemności, ale wprowadzaniu takich dobrych, wspierających nawyków. Super, bardzo fajnie to powiedziałaś. Ja, jak wiesz, bo pracowałyśmy ze sobą dość długo, jakby boję się skrajności i nie lubię skrajności. I wiem też, że jest wiele osób, które technikę, o których mówisz, mogą wykorzystywać skrajnie, żeby w cudzysłowie nadmiernie siebie tłumaczyć. Chodzi mi o to, że żeby te rady, które dajesz, bo one są fantastyczne i ja też bardzo zgadzam się z tobą, że powinniśmy, wiesz, przede wszystkim akceptować siebie, ale też słuchać wszelkich sygnałów, czy jak chcemy się bardziej jeść, to dlaczego? Co takiego się dzieje w moim życiu? Dlaczego potrzebuję więcej energii, prawda? Natomiast zastanawiam się nad tym, czy źle odebrane twoje rady nie mogą prowadzić do nadmiernego tłumaczenia siebie, takiego, nie chcę powiedzieć ale, użalania, ale... Źle odebrane, czy w jakim kontekście? Bo tak mi że pójdziemy w skrajność. To znaczy, że teraz w związku z tym, że oglądałam wywiad z Karoliną i Karolina mówiła, że mogę jeść codziennie ciastka, nawet jeżeli chcę schudnąć. Ja mówię o złym zrozumieniu tego, tak? O czym rozmawiamy. I teraz w związku z tym ja sobie będę tłumaczyć, że wiesz, każde moje zjedzenie ciastka, ja sobie świetnie wytłumaczę, dlaczego ono mi akurat dobrze zrobiło i w tym momencie potrzebowałam. Nie? O to mi chodzi, wiesz, gdzie jest ta granica tego nadmiernego tłumaczenia siebie i swoich zachowań, odczytywania swojego ciała, a kiedy już zaczyna się robić z tego wymówka. To znaczy ja jestem za, jak najbardziej, żeby ktoś jakby nawet wykorzystał sobie źle jakąś radę na takiej zasadzie, żeby właśnie wziąć tą odpowiedzialność za siebie i zobaczyć, no dobra, no to nie przyniosło efektu. I wtedy zaczyna taki tylik się w głowie łączać, no dobra, może tak, wiesz, może to nie jest tędy droga, może źle to jest zinterpretowałam. I też podam inny przykład. Czyli wiesz, jak na przykład nie prowadziłam pacjenta, załóżmy, na diecie low carb. Na przykład, tak, to jakby nie jest moją intencją mówić, o, to jest najlepsza dieta dla każdego, ale z różnych względów taki wybór podjęłyśmy. Low carb, czyli niskowęglowodanowo. No i mamy śniadanie białkowo-tłuszczowe. No i tłumaczę, no, że tam, wiesz, dwa jajka, warzywa i tak dalej. Czy rozumie pani? No a potem wiesz, po miesiącu dzień się żywię i chlebek, a co tego chlebka nie można? I jakby to jest też, wiesz, taka metoda, wiesz, testowania, sprawdzania, albo też takiego czegoś, takiego testowania czasem na takiej zasadzie, wiesz, czekolady. No ale tutaj pani tak na przykład mówi, że no da się jeść słodko i jakby chudnąć i dbać o zdrowie, no ale tabliczkę to ja mogę. I ja często mówię, no może pani, czemu pani nie może? Może pani dwie, jak pani chce.
Czyli znowu zobacz, ja pozwalam na to, ja na wszystko pozwalam, bo wtedy ta osoba jakby, bo tak by mogłaby zwrócić się odpowiedzialność, no ale ja już słyszałam, że tutaj Karolina Gruszecka, psychodietetyczka powiedziała to, to i to. Ja mówię, no jakby można, natomiast ta osoba zaczyna sama właśnie znowu do tej motywacji wewnętrznej podchodzić, że no okej, okay, mogę tak zrobić, ale to ja podniosę tego konsekwencje, tak? Ja podniosę pytanie, wiesz, czy jeżeli ktoś idzie do specjalisty, czy nie oczekuje, znaczy z jednej strony wsparcie, o którym mówisz, jest super ważne, natomiast zastanawiam się, czy ludzie troszeczkę jednak nie potrzebują wskazania im kierunku, wiesz, bo jakby jeżeli ktoś się aż tak tym nie przejmuje, to może wyjść z założenia, że a, bo mi psychodietetyk mi powiedziała, że mogę zjeść dwie tabliczki czekolady i później, wiesz, na ile ta osoba jest świadoma i ona powie sobie, nie no kurczę, wiesz, moja wina, nie powinnam tyle jeść, a na ile ona zrobi, no ale przecież już pani mi pozwoliła, a nie mam efektów, proszę no pani. Nie, ale oczywiście, no jedna rzecz to jest poinstruowanie, jak jest ten model, no taki, nie wiem, o, żywienia. O to mi chodziło, to czy, tak, to jakby dla mnie to już było tak logiczne, że nawet o tym nie wspomniałam, czyli jakby mam jakiś model dopasowany na zasobów psychoenergetycznych i ja mogę powiedzieć, że to przyniesie największe efekty. Okay. Natomiast każda modyfikacja, no, wiąże się z takim ryzykiem, natomiast ja niczego nie nie zabronię, jak ktoś ma ochotę dwie butelki wina, bardzo proszę, dwie czekolady, bardzo proszę, no to już nie są te efekty i jakby, jasne. Ale to też jest okej, okay, wiesz, to też jest okej, okay, no jak mam jakieś, nie wiem, imprezę, wesele moich przyjaciół, czy urodziny i wiem, no że trochę popłynę, no to jakby to też jest okej, okay, no to się stało, jakby idę dalej, dlatego te wszystkie narzędzia, o których ja mówię, to wspierające myślenie, pozwala na to, żeby jakby iść cały czas dalej, a o to chodzi, iść dalej do przodu, nawet jak są mikroskopijne kroki, to lepiej niż, wiesz, zmiana swojego życia o 180 stopni, która potrwa 2 miesiące, no bo często przecież jest ten efekt jojo, tak, nie? Że ktoś jakby pójdzie bardzo restrykcyjnie, no i że potem... tyle, na ile nam starcza motywacji, to na tyle tak. Działamy w tym. To w a takim ja w ogóle, razie... wiesz co, dla mnie to słowo motywacja, to jest takie, jakiś taki, nie wiem, dziwny twór trochę, tak jak sobie pomyślę. Czemu? No bo... Motywacja dla mnie jest takim trochę czasem, że ja się muszę motywować, czyli coś nie do końca jeszcze jest, jakby to powiedzieć. O, na przykładzie niezwiązanym z żywieniem powiem, czyli jeśli ja jestem na doktoracie, ja się muszę nieustannie motywować, żeby to pisać, to jakby ja już widzę teraz z tym samej świadomości będąc, że mi tam coś nie pasuje. Mhm. Ja jakby to po latach też zobaczyłam, że to było jakby niezgodny temat ze mną, jakieś różne rzeczy takie na uczelni, które mi nie odpowiadały i jakby ja musiałam się motywować, bo po prostu coś było niezgodnego ze mną. I jakby ja, właśnie to jest ważne, żeby siebie obserwować. Mhm. Ja na przykład w tym momencie życia, w którym jestem, ja się nie muszę motywować w ogóle, ani do zdrowego odżywiania, ani do aktywności fizycznej. Bo jak wiem, że ja się do czegoś muszę motywować, nie wiem, no to nie czasem... No jakby właśnie chodzi o to, żeby to zaobserwować, bo czasem no jakby nie wszystko jest dla nas, albo to nie jest taki dobry etap w naszym życiu, więc ja po prostu jestem za to, żeby być takim swoim obserwatorem, mieć taką czułość dla siebie, taką uważność i to nas pcha w taką dobrą stronę i czasem lepiej rozłożyć sobie tą zmianę. Wiesz, jak ja miałam na przykład niedoczynność tarczycy i insulinooporność, no to pamiętasz mnie z tego okresu, no ważyłam dużo więcej i miałam, kurczę, celulit na rękach, twarz opuchniętą, taki wystający mocno brzuch i jakby, ja pamiętam ten etap, jak ktoś mnie pyta, no Karolina, no ale no przede wszystkim, no kiedy pierwsze efekty zauważyłaś, nie? I jak ja sobie o tym pomyślę, to w ogóle to trwało jakieś 3 lata, natomiast jakby dopiero jak zmieniłam tą taką swoją intencję z tego, że chcę się odchudzić, to przede wszystkim, co mi chce powiedzieć ten objaw, co mi mówi ta niedoczynność tarczycy, może powinnam dzwonić, co mówi mi ta insulinooporność. I jakby zaczęłam na pierwszym miejscu stawiać zdrowie, podejmować takie dobre wybory, jakby nie motywowałam się, bo zobacz, bo jak ja bym się motywowała tą cyferką na wadze, no to okej, raz będę zmotywowana, a raz ona stanie, no to już potem zarzucę swój cały plan, nie? Więc jakby fajnie, jak mamy jakby tą wizję taką trochę szerszą niż ten efekt na wadze, bo i tak zawsze takim objawem, czy tam efektem ubocznym zdrowia będzie ta zmiana kompozycji sylwetki na zdrowszą, na lepszą i ja zawsze do tego zachęcam. Ale też jak ktoś nas słucha i tak wiesz co myśli, no fajnie słuchać, ale no czy to jest dla mnie, co ja z tego wszystkiego mam wybrać dla siebie, albo to zastosuję, albo to, może mi się powinien noga i jakby to też jest ważne, żeby sobie przyzwolić na te błędy. Mhm. Albo często, wiesz, dietetycy powtarzają, no
że najlepiej nie przechodzić na dietę, tylko tam zdrowe odżywianie. Ja uważam natomiast, że ja, wiesz, tak jak podobnie i ty, stosowałam dużo różnych diet, naprawdę dużo różnych diet. I dzięki temu jakby, okej, okay, no chudłam, tyłam i jakby no wtedy miałam to podejście właśnie nastawione na wagę, ale patrzę na ten okres błędów, które popełniłam. Raz dobrze, że tutaj mogę się przez chwilę jakby uchronić kogoś innego przed moimi błędami, ale dwa, to były dla mnie cenne lekcje, dla mnie samej. Ja z każdego sobie modelu coś wyciągnęłam dla siebie, więc jakby to też jest istotne, żeby próbować różnych rzeczy, pozwalać sobie na błędy. Błędy są taką nieodłączną drogą, drogą do celu tak i jakby, jakby też każdy ma swoją drogę, nie? Karola, ja tak myślę, że jakby podsumowując troszkę to, co powiedziałaś, to uważam, że z jednej strony ważne jest to, żebyśmy przede wszystkim były szczere względem siebie, prawda? Tak. Czyli, że żeby nie traktować tych wszystkich cennych rad, które dałaś dotyczących psychodietetyki właśnie jako wymówkę, o której powiedziałam, ale żeby szczerze sobie patrzeć na to, co się dzieje. Uważam też, że wiele osób, drogie panie, to też nie jest do końca tak, bo mówię, Karolina pewne rzeczy też traktuje jako oczywiste, bo ty mówisz nie pierwszy raz, prawda? Natomiast też bym chciała uściślić to, że warto korzystać z usług specjalisty, jeżeli coś się dzieje, właśnie po to, jak powiedziała Karolina, żeby wskazał wam drogę, która może przynieść najszybsze, najlepsze i w zdrowy sposób rezultaty. Natomiast będąc na tej drodze, ważne jest to, żeby właśnie dać sobie przestrzeń na próbowanie, na popełnianie błędów, czy też nie poddawanie się i nie uprawianie samobiczowania za to, że właśnie się potknęliśmy, prawda? Karolciu, bardzo ci dziękuję, kochana. Myślę, że przekazałaś mnóstwo cennych informacji, że panie bardzo dużo wyciągną dla siebie. Ja bym ci chciała podziękować za to, moja droga, prezencikiem. O, prezenty zawsze chętnie. Tak, doszły mnie słuchy, że lubisz, także proszę bardzo, jakbyś zechciała pokazać wszystkim, co dostałaś. Unboxing profesjonalny. Unboxing właśnie, nie wiesz, tutaj nie ma przypadku. Super, super, super. O, hair mask, tak, no to idealne, genialne jest, tak. Zresztą sama użyłam. O, to też fajne jest, ekologiczne, prawda? Bo to jest tak. Do wielorazowego zmywania makijażu z twarzy, glow. Tak to się czyta? Glow? Tak, tak, to jest glow. Tutaj żadnego kopa nie popełniam. Absolutnie. Ale w ogóle, zanim się kamery włączyły, to ja tak zerknęłam na ten prezent i zapytałam, a to będzie dla mnie. Tak się śmieję, lubię prezenty, ale nigdy nie oczekuję, jakby od kogoś też je daję sama sobie. Także, no bardzo mi miło, właśnie to jest takie podwójnie miłe, jak się coś dostanie. Bardzo się cieszę, też, że tak ci miło zrobiłam, moja droga, też, właściwie nie tylko ja, a partnerzy. Pozdrawiamy partnerów. Bardzo serdecznie i cieplutko partnerów pozdrawiamy. Możesz rwać się tutaj. Śmiało. Pięknie. Chcę, że od dołu chyba musisz sobie wyciągnąć. Aha, z tej strony? Tu nasz operator teraz musi zrobić takie wiesz przyspieszenie. Wyjątkowy prezent dla ciebie. No, myślę, że się wszystko zgadza, co? Magnezowa sól do kąpieli lawendowej, relaks. Magnezowa sól, drodzy Państwo, jest o tyle fantastyczna, że magnez jako jeden z pierwiastków udowodniono, że wchłania się również transdermalnie, co oznacza, że przez naszą skórę, dzięki czemu nie tylko musimy go suplementować w postaci tableteczki, ale również takie kąpiele w soli również zrobią świetną robotę. Hydrolat malinowy, do czego to się stosuje? Hydrolat jest albo do buźki, co by było nawilżająco. A, zmniejsza pory, rewitalizuje skórę, wspomaga procesy odbudowy. Tak. Ten zapach malin. Ale jeszcze jest, nie wiem czy wiesz, że maliny jeszcze dodatkowo dają piękny koloryt. A, to nie wiedziałam, skórze, tak. Ale można się domyślić. I peeling. Właśnie to jest taki idealny moment na to, bo słuchają nas kobiety. I ja powiem taką historię, jak właśnie, no bo uwielbiam takie peeling i tak dalej. Ja pamiętam, jak kiedyś coś dostałam, wiesz, takiego na prezent właśnie, typu peeling, jakaś maska, to tak miałam, ojej, no to jest takie cenne, dostałam to na prezent, to ja zostawię na wyjątkową okazję. Tak. I potem, wiecie, za dwa lata to znalazłam w szafie, oczywiście przeterminowane, także... Wyjątkowa okazja jestem minęła. Jestem właśnie, że po prostu każdy dzień naszego życia jest tą wyjątkową okazją i warto się rozpieszać. I właśnie takie cudeńka też stosować na co dzień, a nie tylko czekając na wielkie wyjście.
Super, bardzo dziękuję, Oluś. Bardzo się cieszę. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Może macie jakieś pytania jeszcze do Karoliny, to koniecznie zostawcie w komentarzu. No i zapraszam Was na kolejne odcinki oraz na kolejne odcinki Pigułki Eksperckiej. Do zobaczenia.